Głośny wyrok Sądu Najwyższego, który zakwestionował rozliczanie kosztów wspólnych przez galerie, które w sposób nieuzasadniony faworyzują jednych najemców kosztem drugich, stał się pokłosiem dla wyroków, które zasądzają odszkodowania dla najemców. Jeden taki wyrok już zapadł w sądzie apelacyjnym w Warszawie, który zasądził od wynajmującego na rzecz najemcy zwrot nadpłaconych kosztów wspólnych. Obecnie wielu najemców analizuje swoje umowy. I sprawdza, jak w ich przypadku wynajmujący rozliczali koszty wspólne. Wielu wynajmujących przyznaje się do nieprawidłowych rozliczeń i zwraca najemcom nadpłacone koszty, natomiast część z nich twardo stoi na swoim stanowisku i nie chce przyznać się do stosowania praktyk niedozwolonych. Obecnie wydaje się, że czeka nas fala kolejnych pozwów najemców przeciwko wynajmującym. Którzy będą kwestionowali swoje nadpłacone kwoty. Należy pamiętać, że część tych spraw trafi do sądów arbitrażowych, o których nigdy nie usłyszymy, gdyż postępowanie arbitrażowe jest poufne i nikt nie będzie mógł publicznie o nim mówić. Natomiast na pewno sąd arbitrażowy również będzie brał pod uwagę orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i również ustawę o przeciwdziałaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku tych roszczeń. W grę wchodzą kwoty, które na jednego najemcę mogą przypadać od 10 do kilkuset tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę ilość umów najmu w Polsce, jak i również ilość galerii, możemy myśleć tutaj o bardzo dużych, nawet pokusiłbym się o milionowych kwotach roszczeń, gdyż dochodzą tu jeszcze kwestie odsetek, które są naliczane od dnia nienależycie pobranej kwoty.